Powiedzmy, że chcemy pomnożyć 3,1, albo inaczej mówiąc 3 i 1 dziesiątą razy 2,4, czyli razy 2 i Zatrzymajcie film i sprawdźcie, czy dacie radę sami. Podpowiedź może być taka, że można wyrazić te liczby jako łamki zwykłe. No to po kolei. Możemy wyrazić pierwszą liczbę jako 3 i 1 dziesiątą razy, a drugą liczbę jako 2, i 4 dziesiąte. Jak pewnie wiecie, to są liczby mieszane, a liczb mieszanych nie mnoży się w jakiś super prosty, bardzo bezpośredni, jednostopniowy sposób. Prościej jest mnożyć takie liczby po zamianie ich na ułamki niewłaściwe. Zamieńmy je na ułamki niewłaściwe. 3 to to samo co 30 dziesiątych. 30 dziesiątych i tutaj 1 dziesiąta to razem 31 dziesiątych. Razy 2 to to samo co 20, dziesiątych, czyli 20 dziesiątych plus 4 dziesiąte to razem 24 dziesiąte. Mam nadzieję, że taki zapis również ma dla Was sens i że widzicie, że 3,1 to 3, a trójka to 30 dziesiątych, a to jest 1 dziesiąta, czyli razem 3,1 to 31 dziesiątych. Tak samo w przypadku drugiej liczby, to 2 to 20 dziesiątych i tutaj 40 Razem 24, /10. no i teraz możemy mnożyć. Mianownik jest dosyć prosty: 10 razy 10 to 100. 31 razy 24 możemy pomnożyć w sposób tradycyjny. Tak jak najczęściej mnoży się liczby dwucyfrowe: 31 razy 24 równa się 4 razy 1 to 4, 4 razy 3 to 12. Teraz mnożymy górną liczbę razy dwójkę na pozycji dziesiątek, więc przesuwamy się z zapisem o jedno miejsce dziesiętne w lewo. 2 razy 1 to 2, tak naprawdę jest to 20 razy 1 i wynikiem jest 20. Tutaj moglibyśmy wpisać 0. 2 razy 3 to 6, tak na serio to jest 6 setek 20 razy 30. Teraz dodajemy 4, 4 i 7. I w takim razie, jeżeli pomnożymy te dwie liczby, to w liczniku otrzymamy 744. 744 setne można wyrazić jako 700 setnych plus 44 setne. 700 setnych równa się 7 plus 44 setne, a 44 setne możemy zapisać jako przecinek 44. 7 i 44 setne. I to jest Koniec tego zadania. Może już zauważyliście pewien schemat. Jeżeli pomnożymy tylko liczby z liczników 31 razy 24, to otrzymamy 744. Zauważcie, że w pierwotnej postaci naszego mnożenia mamy dwie cyfry po przecinku, tu jedną i tu jedną. Tutaj mamy wynik mnożenia i mamy dwie cyfry po przecinku, jedna, druga. Zastanówmy się, czy zawsze tak to działa, a jeżeli zawsze, to dlaczego to tak działa. Gdybyśmy mnożyli te liczby tak, jakby nie miały żadnych cyfr po przecinku, wymazalibyśmy przecinki, to w wyniku takiego mnożenia otrzymalibyśmy 744. Ale mamy przecinki w mnożonych liczbach i mamy cyfry po tych przecinkach, tu jedna i tu jedna, i w wyniku mnożenia, w ilorazie, również mamy dwie cyfry po przecinku. Dlaczego to tak działa i czy zawsze tak to działa? I jaki ma to związek z przekształcaniem liczb zapisanych w postaci dziesiętnej? na ułamki niewłaściwe i mnożenie tych ułamków niewłaściwych jako równoważnej formy ułamków dziesiętnych.